Ponad 1200 interwencji podjęli zawodowi suwalscy strażacy i ochotnicy z terenu powiatu suwalskiego przez cały 2021 rok. Odnotowano 275 pożarów, 837 miejscowych zagrożeń. Nie obyło się niestety bez fałszywych alarmów. Tych przez 12 miesięcy uzbierało się blisko 100. Ogółem rok był spokojniejszy. Ogólna liczba zdarzeń spadła o ponad 600, ale nie obyło się bez ofiar. W pożarach i innych miejscowych zagrożeniach zginęło aż 7 osób. Kolejne 102 zostały ranne. Na terenie powiatu ziemskiego strażacy wyruszali z pomocą ponad 630 razy. Nieco mniej interwencji podejmowali na terenie miasta. Było ich niespełna 580. Jak wynika z podsumowania rocznych działań suwalskich strażaków, najbardziej intensywnym okresem minionego roku był czerwiec i lipiec. Najspokojniej natomiast było w październiku. Najmniej interwencji odnotowano w gminie Rudka Tartak, tuż za nią Wiżajny. Prócz obszaru miasta najwięcej pracy strażacy mieli w gminie Suwałki oraz gminie Filipów. Tam ich liczba przekraczała 100. Nie sposób nie docenić również strażackich ochotników. Na naszym terenie działa aż 11 jednostek OSP. Do najbardziej zapamiętanych akcji należy z pewnością ewakuacja przy ulicy Reja. Jak pamiętamy, w lutym 2021 roku na skutek wycieku gazu zaistniało zagrożenie wybuchem. Nie zawsze jednak działania strażaków są aż tak spektakularne. Zdarza się również, że pomagają w zupełnie drobnych problemach, jak na przykład zbyt ciasna obrączka. I to chyba dowodzi, że na nich zawsze można liczyć.